Hej, 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 witam Was serdecznie w kolejnym unboxingu. Powiem Wam szczerze, że się go nie spodziewałam, więc jestem... Dlatego tak, bo jestem nieubrana, nieumalowana, nawet paznokcie nie zrobione, więc nie zwracajcie mi na nich uwagi. Paczuszka jest od, uwaga, Gameforge. No wiem, trochę zdziwienie, już Wam tłumaczę. Otóż nasza ukochana firma Gameforge... Dobra, teraz ja robię, nie jest ukochana w ogóle. 2 lata temu, plus minus, jak możecie też zobaczyć na moim kanale, zaczęłam grać w grę, na którą bardzo czekałam. Kupiłam nawet edycję kolekcjonerską, co mi się rzadko zdarza w grach, tym bardziej w grach MMO. Mowa tutaj o Sword of Legends Online, w skrócie Solo. Solo to nie znaczy, że Solo, bo nieraz były takie pomyłki, ale pewnie kojarzycie tą grę. W tym roku, gdzieś w okolicach maja, chyba końcówka maja, ogłosili, że zamykają serwery, zamykają grę. No było to do przewidzenia, powiem Wam, bo no ile ja zaczęłam, tworzyłam moją gildię, bardzo fajni ludzie, było naprawdę super. Nie byłam może idealną liderką, nigdy nie jestem, ale się staram. Bo jednak wiecie, gildię to nie tworzy lider, a ludzie, nie? Graliśmy tak non-stop od lata, bo w lecie była premiera, chyba sierpień albo lipiec, teraz już mi zaszczycie, bo nie pamiętam. I graliśmy mniej więcej tak czynnie z gildią do prawie świąt, w okresie świąt, po świętach to już zaczęło podupadać. Ja też zrobiłam dłuższą przerwę, wróciłam potem po roku, bo dodali nową klasę, raczej dokładnie dwie nowe klasy. Jakiegoś wojownika, teraz nie zaszczycimy, bo nie pamiętam, czy to był wojownik, czy jakiś samuraj, czy coś w tym stylu. I dodali Foxa, który był małą dziewczynką, więc dodali też Loli. Więc trochę pograłam, bo był bardzo fajny. Ogólnie solo miało super klasy, super klimat, bo to była pierwsza gra tutaj, taka naprawdę fajna, dopracowana w stylu dawne Chiny, starożytne Chiny, po prostu no, super skakanie, umiejętności, klasy bardzo fajne, summoner, bard. Potem ten Fox, no skiny, ciuchy, no po prostu było naprawdę pięknie, a tworzenie własnego domu, no cudeńko, ale niestety, no powiem tak, za późno wydawali, za wolno wydawali patche, mogli coś więcej, mogli tych Foxów dodać pół roku po wyjściu gry, ten, no i niestety ogłosili się, że w czerwcu zamykają, pod koniec czerwca zamykają serwery, koniec gry, więc nie ma to, po prostu Gameforge 2 lata temu kupił podupadającą troszeczkę grę w Chinach. Nie mówię, że bardzo podupadającą, ona po prostu nie była na w topce. Tylko po to, żeby ją, no niestety, dobić. Bo nie jedna osoba wam powie, że gra miała potencjał, gra była fajna, ale niestety Gameforge ją dobił. To jest bardzo szkoda, bo powiem wam, że nie wyszło większość terenów. Nie wyszła nawet klasa łucznika, a co dopiero klasa driady, która miała być... Chyba dopiero w Chinach wyszła w tym roku, więc no, powiem Wam, że tak trochę solo za to wiecie, niestety mój kot ma bzika na punkcie wyjścia na dwór, a dzisiaj cały dzień leje. Zresztą jak prawie cały sierpień leje. No i zrobili 2 konkursy. W pierwszym wzięła większość ludzi udział, więc nie udało mi się i w drugim wzięło parę tylko osób, więc mi się udało. Oczywiście konkurs w stylu polub naszego posta na Instagramie, napisz 2-3 słowa, co Ci się najbardziej podobało w grze. I dostaniesz drobną pamiątkę, która Ci umili rozstanie z grą. No jeszcze dawno rozstałam, ale wiecie, giveaway to czemu nie, nie? No i udało nam się. Powiem szczerze, że nie myślałam nawet, że paczka przyjdzie, bo w mailu dostałam, że mam podać dane. Podałam tak, jak pisało i wiecie, zero odpisu, zero tena. Mówię, że nie uda się to, wiecie, to nie jest komputer czy coś, tylko gadżety, więc wiecie, tak troszeczkę okej, okay, ona wam... Wczoraj patrzę, że był listonosz u mnie, no mój listonosz niestety z poczty jest głupi, mu nie nosi paczek i jeszcze wrzucił taką dziwną awizo, bo miała zaznaczone, że paczka niezarejestrowana, która się nie zmieściła w skrzynce. To ja mówię, kurde, niezarejestrowana to na pewno nie zagraniczna, bo miało przyjść do mnie zaległa instrukcja obsługi roweru, który kupiłam dla rodziców i niestety... Raczej oni sobie kupili, było na mnie tylko zapisane i niestety nie było tam instrukcji obsługi. Ojciec złożył na oko, niestety coś tam nie wyszło, jakiś błąd, więc instrukcję mieli dosłać, bo niestety nie było. Okazuje się, że sprawdziłam, że Gameforge to jest Gameforge, a nie instrukcja obsługi, więc wiecie, bez zbędnego pitu-pitu zabieramy się, a jak chcecie dowiedzieć się, czym ta gra była, jeśli nie graliście, nie słyszeliście, to macie na moim kanale gdzieś tam już przed 2 lat prawie.
to macie tam wszystko opisane. No powiem wam, że bąbelki, kurde, nie wiem, coś ostatnio miałam, że potrzebowałam bąbelki na coś. Ale nie pamiętam, okej, okay. Wiecie co, ja sobie to tak bokiem troszeczkę, żebym widziała. No oczywiście bąbelki to już widzę, co jest, bo to było do przewidzenia, co będzie, przynajmniej jedna rzecz. Moi drodzy, jest to kubeczek. To było do przewidzenia, jak mówię, że dostanę kubeczek. O, mogłaby zrobić giveaway z tego, bo ja nie wiem, czy bym chciała, bo wiecie, jak kubki mam. Oczywiście ty typowo kubek w środku brudny, ja się nigdy nie spotkałam się z tym. Kubeczek oryginalny Solo. Oczywiście ja nie mam pewności, czy on jest naprawdę oryginalny, bo on od spodu i tak wygląda jak robione kubki od fanboxa. Ale ładnie wygląda, nie powiem. Więc trzeba zdjęcie zrobić i ludziom pokazać, bo większość ludzi już zapomniała o istnieniu tego albumu. Raczej to, że zapomnieli, to nic nie szkodzi. Ale patrzcie, fajna folia bąbelkowa. Ale będzie wszystko nie. Dobra, czekajcie, odciągnę w ogóle. Ja się bardziej z tej folii cieszę niż z tych. O nie, tu pękły. Szkoda. Dobra, folia idzie na bok. Oj, 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 ja powiem wam, że... o. Ja zacznijmy od tego, że... A myślałam, że tu coś wsadzili. Okej, że papieru się pozbywam. Dobra, zacznijmy od pierwszego. Okej, okay. Nie mam okej. Okay. Kochani, zgaduj, co to jest? Kto zgadnie? Dobra, trochę podpowiem. Tylko mi się tu zahaczył. Lampion. Lampion Solo. Dobra, ja się naprawdę boję takie rzeczy rozciągać wam, ale trochę wam rozciągnę. Okej, bo to się musi odkleić. Dobra, jest napisy Sword of Legends Online, trochę wam naciągnę, żeście zobaczyli. Ej, no powiem wam, że lampion to po prostu czegoś takiego jeszcze nie mam. Wiecie, no niby prosty, bo on jest tutaj z papieru wyklejony, zrobiony. Zwykle zawieszka, oni tego nie kupowali, tylko sami to robi, ale... No mega lampionik klimatyczny. Szkoda, że nie ma więcej gier w tym stylu, to bym sobie pograła. Ja sobie pozawiesza fajny lampionik, naprawdę. Tego się nie spodziewałam. I tu jest chyba nawet miejsce na świeczkę, ale ja bym się bała tą świeczkę dawać. Bo zamiast mnie coś spalę. Okej, okay, mam jeszcze dwie rzeczy. Zacznijmy od mniejszej i większa. Czy coś jeszcze? Czekaj, to mi tak... Okej, okay, kochani. Troszkę ma wiadomo, co to jest. Wachlarz. A teraz znajdę, gdzie się odkleja. Wachlarz w tej sekundzie się nie przyda nikomu, bo jest cholernie zimno i deszczowo. Ale wiecie, powiem wam, że jest naprawdę tak tematycznie, jak myślałam. Ja myślałam, że wieszam, wiecie, podkładkę, kubeczek. I finito, przypinkę może jakoś. Ale naprawdę klimatycznie. Tutaj macie, no kubek wiadomo. Tutaj jest lampią, tutaj jest wachlarzyk. Wiecie co, ja zawsze się boję, bo nie wiem, w którą stronę to idą te wachlarze. Czekajcie. Oh. Oczywiście złą stronę jak zwykle. Oje, oh yeah. Czujecie to moc? Patrzcie, jaki ładny on jest. No ładna, grafika bardzo ładna. Przedstawiające naprawdę fajne postacie. Więc ja powiem wam, że ja tutaj nie narzekam. Fajne. Mogliby dać nową postać, jakąś lolitkę, ale bardzo fajne. Z tymi zawsze boję się, że coś źle złożę. No właśnie, teraz też się złożę. To jest trzeci item. I mamy czwarty, największy moim zdaniem. Jest to książka. Kochani, jest to książka. Zaraz powiem wam, co dokładnie, ale myślę, że to jest chyba artbook. Zaraz zobaczymy. Albo i nie artbook. Nie, kochani, to nie jest artbook, a szkoda, bo byłoby super. To jest po prostu zeszyt. No szkoda, ja myślałam, że to naprawdę artbook, to by było naprawdę fajniejsze niż ten. Okej. Okay. Okej, okay, mamy tutaj taki schowek. Okej. Okay. Nieźle, fajnie. Szkoda, że tutaj nie ma na tych kartkach jakiegoś na przykład wzoru związanego z Solo, na przykład jakichś kwiatów albo coś, ale fajnie. Zeszyt bardzo gruby, więc raczej mi się nie przyda, bo ja takich grubych nie potrzebuję, bo nigdzie nie noszę, więc pewnie komuś dam. W skrócie, mogliby jeszcze wrzucić przypineczkę, ale w skrócie, wiecie, to był giveaway, żeby tam troszeczkę umilić nam czasy i wspomnienia po grze, więc i tak uważam, że bardzo fajnie, bo dostałam fajne klimatyczne rzeczy. Na pewno najbardziej się cieszę, może nie z kubka, ale z tego lampioniku i wachlarzu, bo to się zawsze przyda. No i taki mały unboxing.
Niestety gry wam nie mogę już aż tak polecić do grania, bo gry już niestety nie ma. Ale możecie u mnie zobaczyć filmiki i zostawić łapkę. Więc pamiętajcie, zostawcie łapkę pod filmikiem, subskrypcja, komentarz mile widziany, zapraszam do mojego Discorda i inne filmiki z unboxingów czy gier. Życzę wam miłego dnia. Hejo!